Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 17 odcinku z Taniej Książki. W dzisiejszym odcinku kolejna porcja zadań. Oczywiście znowu ustawiałem światło jakieś 5 minut, 10. Tak pewnie nie będzie najlepszy, no ale to już jest wieczór i to będą takie mroczki, takie, że tak powiem, latały, ale to już nie ode mnie zależy, tylko no już niestety jak się w nocą nagrywa, że tak powiem, to ciężko ustawiać się. To no cóż, takie życie. A dzisiaj zabieramy się za kolejną porcję zadań. Teraz, ponieważ zadań już jest coraz mniej, zostało praktycznie 5 odcinków do końca serii, więc już naprawdę blisko, więc teoretycznie zostało nam 25 zadań. Tak, i w związku z tym, że już ta liczba nam maleje, będę robił te zadania po kolei, więc pierwszym zadaniem z brzegu, że tak... Przepraszam bardzo. Pierwszym zadaniem z brzegu, które zrobię, to jest właśnie zadanie... To jest niedogodność, zabieranie książkę wszędzie ze sobą przez cały tydzień. Musi być widoczna przez cały czas. No i dobrze, no. Co by tu powiedzieć, no. Będę to wykonywał. Później napiszę, czy misja jest done. Przynajmniej mam, jeśli będę pamiętał. Ostatnio dość ciężko mi z pamięcią, więc tutaj zapiszę. Okej, że jest zadanie tikiem, więc postaram się zabierać nie książkę. Czyli wiadomo, że to nie zawsze bywa tak, no ale może się coś z tym uda. Głupie światło znowu. Dobra, więc tak, to by było pierwsze zadanie. Mam nadzieję, że widzieliście. Drugie zadanie, co tutaj było, z brzegu jeszcze, to jest wytrzymałości, to jest imitator natury, przerwę gdziekolwiek jesteś, no to akurat właśnie nagrywam, wzbogać tę scenę w obrazki. Okej. Wyciągnę moje przecudne markery. No bo w sumie wycinać nie chcę mi tam rzeczy, przyrządów i tak dalej, ale mam tutaj takie coś, nie? Markery, tu, czekajcie, o, więc może zrobimy sobie obrazek słońce, tam, gówno widać, przepraszam bardzo, słońce, zrobimy, że piasek jest od tej chwili pomarańczowy, dobrze? Tak, ja zmieniam rzeczywistość. Gówno. Plaża i morze. Sea. Narysuję taki fajny sea. Oczywiście bałagan. Ui. Plaża. Fun. Dobra, teraz narysuję... O czym ja myślę? Dobra, nieważne. Szkoła. Szkoła będzie zielona. Tak jak moja. Oczywiście w formie sześcianu. Tylko takie trochę... Że może bym jej wyszedł, ale chodzi o to, że po prostu to jest bardziej prostopadłościan, ale nieważne. Okej. Pierwsze piętro jakby. Głębia, taka. Taka głębia ostrości. Tak, to jest pierwsze piętro, drugie piętro i trzecie piętro. O, to są klasy, nie zróbmy. Uczniowie, jej. Zaraz wam to wszystko pokażę. Okej, okay, już. Dobra. Tak bawiący się uczniowie. No i to w sumie mogą być w sumie wszystkie obrazki, bo na tym morzu, czy tam znaczy, co to jest, nie będzie widać. Tylko tu mamy beach i mamy jeszcze school. Ne. Dobra, więc teraz następny wyzwanie, no, zadanie, tak. To jest wyzwanie część 1. To już zrobię, że sobie, że odznaczymy.
Sprawdź, aby ta strona była tak duża, jak to możliwe. No. Czekaj, co ja robię w ogóle? No to ta strona jest największa z możliwych, na przykład porównując do, nie wiem, do... Gdzie to jest ten rysi? No nie wiem. No dobra, powiedzmy, że to jest największy model strony. Że tak powiem, że to jest wymiar 1 do 1 i większy się nie da zrobić. Może by było porównać do jakiegoś przedmiotu, no ale akurat nie mam takiego bardzo małego. No dobra, powiedzmy, że ta strona jest w porównaniu do tego guziczka bardzo duża. Jeśli cokolwiek widać, to jest taki guziczek, a to jest ta strona do porównania do tego guziczka jest duża. A mała, no to mała jeszcze mogę zrobić. Tak postaram się przynajmniej. Może, no wiecie, to nie będzie jakiś obyczaj, ale no może jakoś. Widzicie? Tak zrobiłem. Prawie nie widać. Dlatego to jest możliwie, powiedzmy, mała ta strona, więc zadanie jest down. Down has done. Nieważne. Nie będę myślał teraz o angielskim. Tutaj, o, teraz następne zadanie zaraz obok. To jest ogród myśli. Krąży pogłoska, że jeśli zasiejesz nasiona, pomysły w nawiasie w ziemi zakiełkują i zmaterializują się w prawdziwym świecie. Wysiej tu swoje pomysły. 5 czarnym kolorem, bo to jest jedyny kolor, z którego tu widać, gdzie jest ten. Serio? Dobra, no to nie, to niebieski. No to niech będzie iPhone 6. Moje marzenia. Nowy gry. O nie! Rise of Tomb Raider. O, proszę pokazywać mi się bezczelne rzeczy. O. Dobra. Następne. Słodycze! No dobra, bez przesady, no ale słodycze dobra rzecz. Da, oceny. No nie, no nie są takie złe, muszę wam powiedzieć. Oprócz dzisiejszej kartkówki z fizyki, z której dostałem dwóje, więc brawa dla mnie. No dobra, jestem z fizyki dobry, ale to była dziwna kartkówka i w ogóle nie będę się rozmieniał, nieważne. Dobra, co tam jeszcze? Nie wiem, no kurde, no. Dobra, powiedzmy, że to... Jeszcze może? Nie wiem, no kurde, no. Nie mam pomysłu, dobra, koniec. Bym się, teraz za długo bym się zastanawiał, a nie mam, na, nie macie na pewno wy, ani ja, ani wy na to czasu. Bo już by było zbyt nudno. Więc tak to wygląda. iPhone 6, Rise of Tomb Raider, słodycze i oceny. Tutaj, tu dokładnie. Dobra, więc to zadanie jest gotowe i ostatnie już, już naprawdę zadanie na tak... to jeszcze tu, czekaj, co to jest? To jest ukryta tożsamość, profil ukrytej osoby. Kim chcesz być? Tajnym agentem? Buni. Okej. Tajnym agentem. Imię Patryk. 25.11.2000. Miejsce urodzenia. Ja pierdzielę. To tu napisz Poznań. Kurde, co za baciew. Zawód. Uczeń. Lubi gry komputerowe. Głównie, powiedzmy. Nie lubi
szkoły. Nie, no dobra. Nie lubi... Kurde. No dobra, powiedzmy, że szkoły. To już mi się nie chce myśleć. No, lubię szkoły, ale... Znaczy tak średnio, no powiedzmy. Lokalizacja... Poznań. Styl życia, codzienne czynności. Siedzenie w domu. Nudny styl życia. Nie chodzę. Nie ubrałam sportu. Domu, powiedzmy, że czasami wychodzenie na dwór. Wiem, nie chcę mi się pisać, że ładnie. Nawyki. Na pewno odrabianie lekcji. To jest mój nawyk i to chyba każdego. Znaczy, no nie każdego, ale tego, który się, powiedzmy, dobrze uczy. W miarę. Znaczy, nie musi się do końca dobrze uczyć, ale hobby, bibi. Więc podróżowanie, ta zwiedzanie wszystkich krajów to jest dla mnie fajna rzecz. Grupy i stowarzyszenia. Stowarzyszenie jezuitów. Stowarzyszenie 007. Ne. Życie towarzyskie. Powiedzmy, że zostaniemy przy singlu. Nie będę się wgłębiał w te tematy na razie. Dobra, więc to mamy i tutaj jeszcze wytniemy, bo tutaj są takie ładne oczka z wąsikami. Znaczy okularki. O kurde, światło już od komputera przestało bić. Tu też mi daje w pewien sposób światło. Okej, i pierwsze oczko wycięte. O nie, oczku mi się przerwało, trudno to gdzieś, dobra, muszę to zrobić teraz i no, kurde, co za bagie, elo, jest, fajnie to wygląda, jestem tajnym profesorkiem agentem, no w sumie nawet to to odzwierciedla taką agentowską twarz, tak powiem. Dobra, dobra. To więc to by było wszystko w tym odcinku. Wszystkie zadania udało mi się wykonać. I tak już będzie w tych ostatnich 4 odcinkach, że będę robił już po kolei. Zbliżamy się do końca pięknej serii, którą Dług wspaniale wspomina. No dobra. Tak czy siak, więc mam nadzieję, że ten odcinek z tej książki wam się spodobał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, tak. I do zobaczenia w kolejnych filmach z tej książki i innych filmów. Bye!